Witaj maszynisto! Dzisiejsze zadanie to przejazd tym ciężkim składem towarowym do stacji w Lübeck. Warunki pogodowe są bardzo złe, więc uważaj podczas jazdy. Po drodze musisz przepuścić kilka pociągów, więc bądź przygotowany na kilka postojów. I tym oto scenariuszem witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Train Sim World 4. Ja nazywam się Rio i dzisiaj poprowadzimy ten oto pociąg towarowy złożony z dwóch lokomotyw Baureihe 218 w bardzo złej pogodzie. Okej, ale zanim tutaj siądziemy na nasze miejsce maszynisty, wejdziemy najpierw do drugiej kabiny, ponieważ musimy zmienić ustawienie hamulca na G, czyli ustawienie hamulca na pociąg towarowy, ustawienie PZB na M i teraz uwaga, otwieramy drzwiczki tutaj i tu włączamy PZB. Zaraz obok mamy SIF-ę, ale SIF-a będzie wyłączona ze względu na to, że bawię się często kamerą zewnętrzną. Tutaj nie wiem dlaczego tak schowali ten zawór PZB, ale dziękuję serdecznie wszystkim widzom, którzy pomogli mi znaleźć ten zawór. Między innymi Chris. Dzięki serdeczne. Jako pierwszy powiedziałeś, w którym miejscu znajduje się zawór PZB. W tym momencie wchodzimy szybko na nasze miejsce maszynisty, bo już mamy podany wyjazd. Czekajcie, tu trzeba od tej strony wsiąść, bo inaczej się nie da. Ojejku, nic nie widać do przodu. Mam nadzieję, że dzisiaj będą wycieraczki działać. Ostatnio nam się wycieraczki zepsuły i nie działały tak jak powinny. Wkładamy nastawnik na swoją pozycję, nastawnik kierunku jazdy, ustawiamy na neutralny, w tym momencie wrzucamy światła z przodu 3 białe, podświetlenie instrumentów, teraz tutaj włączamy sobie trakcję, odblokowujemy hamulec, ustawiamy jazdę do przodu, ojej, hamulec luzujemy i patrzymy, PZB mamy ustawione odpowiednio na 70, jest to standardowe ustawienie PZB dla pociągów towarowych, możemy jechać z maksymalną prędkością 100 km/h. Wyjazd mamy podany, ale dla pewności jeszcze wystawię łeb przez okno. Czyli tak, semafor, górne światło zielone, dolne światło pomarańczowe, wyjazd mamy podany z prędkością 40 km/h, pod spodem tarcza ostrzegawcza mówiąca, że kolejny semafor jest w pozycji zielonej. No dobra. To było bardzo szybkie przygotowywanie lokomotywy, mam nadzieję, że nic nie zapomniałem, ale na pewno się okaże podczas jazdy, czy aby na pewno wszystko jest załatwione. Jeszcze nie sprawdziłem, czy mamy ustawioną pozycję slow. Tak jest. Pozycja slow jest to bieg do jazdy towarowej, do jazdy manewrowej, do jazdy towarowej i jest to pozycja, która pozwala nam na ciągnięcie większej wagi kosztem prędkości. Patrzymy na PZB, mruga 70 i 85 na przemian, co oznacza, że jesteśmy w monitoringu restrykcyjnym. Nie wolno nam jechać szybciej niż 45 km/h. Jeszcze jednej rzeczy nie sprawdziłem, ale zaraz zobaczę. Po lewej stronie stoi 185 w kolorach MRCE, ale nie ma podniesionego pantografu, więc na pewno jeszcze sobie trochę tutaj postoi. Pogoda dzisiaj naprawdę beznadziejna. Dobra, jeszcze jedno chciałem zobaczyć, czy mamy ustawienie trakcji wielokrotnej. Mamy ustawienie trakcji wielokrotnej. KWS jest to ustawienie na dwie lokomotywy. To drugie ustawienie to jest ustawienie na wagon sterowniczy, który mielibyśmy podpięty z tyłu. Ale że nie mamy wagonu sterowniczego, mamy dwie lokomotywy, więc KWS jest jak najbardziej poprawnie. Obserwujemy prędkość, 45 km maksymalnie. O, PZB się już uspokoiło, ale i tak jeszcze musimy odczekać. O, stoją tutaj pociągi osobowe. I Taurus w kolorach MRCE, który jest oryginalnie dostępny na tej trasie. Ostatnio nawet pojawiło się pytanie, czy lepiej się opłaca kupić Baureihe 182, czy linię kolejową właśnie Hamburg-Lübeck. Ja uważam, że jeżeli kupicie sobie linię kolejową Hamburg-Lübeck, no to w zasadzie tą lokomotywę dostaniecie praktycznie za darmo. I ta lokomotywa Baureihe 182 ma jeszcze to do siebie, taką sporą zaletę, że bardzo dużo malowań jest do niej dostępne. Do tej czarnej lokomotywy MRCE, do Baureihe 182, do tej czerwonej, co jest w DLC, nie zawsze znajdziemy jakieś malowania. Ta czarna lokomotywa ma tam swoje malowania dostępne w Creator Club, więc powiedziałbym, że linia Hamburg-Lübeck dla tej lokomotywy bardziej się opłaca. Macie lokomotywę i macie bardzo fajną linię kolejową, po której właśnie jedziemy. Dwie lokomotywy 118. Już jeden filmik na temat 118 mieliśmy. Jechaliśmy pociągiem Intercity ze stacji Mainz do stacji Koblenz. Dzisiaj postanowiłem sobie wybrać linię kolejową, która jest dedykowaną linią kolejową dla tej lokomotywy, a mianowicie Hamburg-Lübeck. Właśnie ta linia kolejowa jest dedykowaną linią do tej lokomotywy. Pojawiło się również pytanie, czy trzeba mieć dedykowaną linię kolejową, żeby dokupić lokomotywę Baureihe 218. Otóż nie potrzeba dedykowanej linii kolejowej. To jest po prostu dedykowana linia kolejowa, to jest miejsce, gdzie odbywają się scenariusze dla tej lokomotywy, ale nie musicie mieć tej linii kolejowej, żeby sobie 218 pojeździć. 218 jest o tyle fajną lokomotywą, że jest praktycznie na 90% wszystkich linii kolejowych odkryta, także możecie sobie praktycznie tą lokomotywą wszędzie jeździć w zależności od tego, jaką linię kolejową lubicie. Za 2,9 km mamy przystanek. Nie mogę zapomnieć, że mamy przestawiony hamulec w pozycję G, czyli praktycznie ustawienia Güter, czyli z niemieckiego pociąg towarowy. W tej lokomotywie hamulec towarowy jest naprawdę niesamowicie dobrze odwzorowany. Bardzo późno reaguje, bardzo wolno hamuje i bardzo długo luzuje, także musimy o tym jak najbardziej pamiętać, żeby nie przeginać z siłą hamowania, ani nie dostawać nagłego hamowania, bo jak dostaniemy nagłe hamowanie, mamy murowane kilka minut na luzowanie. I zobaczymy, czy aby na pewno będziemy o tych ustawieniach pamiętać. O, jestem ciekawy. Skręcamy tutaj w prawo, wjeżdżamy na główną linię kolejową między Hamburg a Lübeck. Jak już było na początku filmu powiedziane, mamy po drodze przepuścić kilka pociągów, więc musimy też tutaj uważać na ustawienia semaforów, ponieważ na 100% będziemy ściągani na bok i musimy na pewno musimy zachować prawidłową prędkość, jaką będą wyświetlać semafory. Coś wam pokażę, teraz mi się tak skojarzyło, ustawię pozycję na 0. i zobaczcie, ile ta lokomotywa jest cichsza z pociągiem towarowym niż z pociągiem osobowym. To jest właśnie to, o czym wspomniałem w ostatnim filmiku. Czekajcie, bo już widzę tarczę ostrzegawczą, która nam mówi o tym, że mamy czerwone. Chyba że to nie nasz semafor. Nie, to jest nasz semafor. U góry jest zielony, możemy przejechać, pod spodem dwa światła pomarańczowe. Mamy kolejny semafor w pozycji czerwonej. Przed następnym semaforem musimy się zatrzymać. To jest właśnie to, o czym wspomniałem w poprzednim filmiku. Bardzo dużo osób skarżyło się na to, że ta lokomotywa, nawet jeżeli stoi, to słychać, że ona pracuje, że słychać po prostu, że ta lokomotywa cały czas jest na wysokich obrotach. Właśnie jest to spowodowane tym, że ten diabelski młyn tutaj jest naprawdę fajnie wygląda w deszczu i we mgle. Chociaż w taką pogodę to przejażdżka na takim diabelskim młynie też na pewno nie jest nic fajnego. Wracając do tematu, bo widzę, że dzisiaj się nie mogę zbytnio skoncentrować na jednej rzeczy. Pociągi osobowe mają włączone automatycznie ogrzewanie pociągów. To jest ten przełącznik tutaj i właśnie to ogrzewanie pociągów ma to do siebie, że zwiększa obroty lokomotywy. W tym momencie mamy 600 obrotów na minutę. Jeżeli mamy włączone ogrzewanie, obroty rosną do 900 obrotów na minutę. To jest właśnie tym spowodowane. I bardzo dużo osób mówiło, że to jest błąd w grze, że ta lokomotywa jest znowu niedokończona, że ta lokomotywa jest znowu do bani zrobiona. Niestety ludzie, którzy się nie znają, uważam, że nie powinni komentować. No ale tak to już bywa w internecie. W każdym bądź razie to jest naprawdę tak zrobione. Jest to nawet logiczne rozwiązanie faktu, że jeżeli mamy włączone ogrzewanie, to ogrzewanie na prąd skądś musi dostać tej energii elektrycznej i właśnie włączone ogrzewanie zwiększa obroty silnika, żeby po prostu generator napędzić. Bo nie, bez generatora, bez tych obrotów, bez obrotów generatora, no nie ma prądu. To jak ma to ogrzewanie w pociągu działać? Dlatego to nie jest błąd, nie martwcie się, to jest naprawdę tak w rzeczywistości. Musimy tutaj zachować szczególną ostrożność, bo jak wiemy, takie zatrzymywanie się przed semaforem może się źle skończyć. Ale nam się dzisiaj udało. Bardzo dobrze. Musimy poczekać na wyjazd. Uważam, że scenariusz jest bardzo fajnie zrobiony. Ja już grałem ten scenariusz. Chociaż muszę przyznać, że grałem u mnie na drugim komputerze, który mam rozłożony w sypialni i tam grałem po niemiecku. Nawet spodziewałem się, że scenariusze do tej lokomotywy będą przetłumaczone na język polski. W tym momencie się troszeczkę nawet zdziwiłem, że są po angielsku w polskiej wersji językowej gry. No ale cóż, powiedzmy, że polski język nie we wszystkich grach jest jeszcze standardem. Nic na to nie poradzimy. Zadanie wam przetłumaczyłem dzisiaj, także mam nadzieję, że wiecie mniej więcej o co chodzi, jakie mamy zadanie. I my czekamy na wyjazd. Ile ta lokomotywa jest naprawdę... O, z naprzeciwka jedzie pociąg. Co my tu mamy? Widzę po kształtach, że to jest również Taurus. Jakichś ciekawych kolorów. Taurus kolei mazowieckich, ale sobie ten scenariusz wybrał sobie malowanie do tej lokomotywy. Mamy kurczę Taurusa z kolei mazowieckich, który śmiga tutaj z pociągiem towarowym w okolicach Hamburga. Proszę, proszę, nie wiedziałem, że polskie koleje mazowieckie mają aż taki zasięg, jeżeli chodzi o, wynajem swoich lokomotyw. Bardzo dobry, bardzo dobry. Podoba mi się to. Ta gra naprawdę jest w stanie nas bardzo często zaskoczyć jakimkolwiek malowaniem. Z tego co kojarzę, to malowanie kolei mazowieckich to chyba nawet było jeszcze dodane do wagonów typu Dosto. Te wagony też były właśnie w tym malowaniu kolei mazowieckich. Chociaż możecie mi napisać, czy aby koleje mazowieckie mają takie malowanie, czy mają w ogóle Taurusy na swoim składzie, czy po prostu to jest tylko taki przypadek w grze, że to się tak zdarzyło. Bardzo by mnie to interesowało, jak to tam w Polsce wygląda. Dobra, pociąg towarowy nas minął, wjechał przed nas na, tutaj na bocznicę, teraz po lewej stronie minęła nas, chyba to była 112 z pociągiem osobowym, więc podejrzewam, że powinniśmy zaraz dostać wyjazd. Tak jest, wyjazd mamy podany, wystawimy łeb przez okno, żeby tutaj było dokładnie widać. Górne światło zielone z 8 nad semaforem oznacza to, że mogę wyjechać z prędkością 80 km na godzinę. Pod spodem 2 światła pomarańczowe, kolejny semafor jest na stój. Ta biała lampka mówi o tym, że kolejny semafor jest tak zwanej skróconej drodze hamowania, czyli kolejny semafor jest w odległości mniejszej niż 1000 metrów. Musimy o tym pamiętać i musimy o tym bardzo dobrze, musimy na to bardzo dobrze uważać po prostu, ponieważ czerwony semafor może nam się tutaj w każdej chwili pojawić. W tym momencie zmieniło się nawet na zielone, czyli kolejny blok się zwolnił. No dobrze, czekamy aż hamulec odluzuje, jak widać luzuje naprawdę bardzo wolno, tak jak to właśnie w pociągach towarowych bywa. Jeżeli interesują Was ustawienia hamulca, mam na ten temat zrobiony filmik, który jest właśnie tutaj. Tutaj macie link do niego, żebyście sobie mogli zobaczyć właśnie ustawienia hamulca, jak te ustawienia działają i jak to wszystko wygląda. Pierwsza pozycja, druga pozycja, obie pozycje rozruchowe. Czekamy aż kontrolka tutaj zgaśnie i pociąg zacznie się turlać. I w tym momencie możemy ustawić pozycję 10 i rozpędzamy nasze dwie lokomotywy, które ciągną sobie skład towarowy. Uwielbiam dźwięk tych lokomotyw, ten świst turbiny, to jest naprawdę coś wspaniałego. Lokomotywy są naprawdę świetnie zrobione, lokomotywy są naprawdę dobrze odwzorowane. I jak najbardziej polecam zakup tej lokomotywy. Z jednej strony jest bardzo fajna zabawa w prowadzeniu tych maszyn, a z drugiej strony jest możliwość jazdy tą oto maszyną praktycznie na każdej linii kolejowej, a na tych liniach kolejowych, które nie są odblokowane dla tej lokomotywy, możecie sobie robić własne scenariusze. Filmik do własnych scenariuszy również mam zrobiony. Tutaj jest link do niego, możecie sobie tam do niego zajrzeć i pobawić się trochę w kreowanie własnych przejazdów. A, dawać na 15, kurczę, możemy tu jechać 80, kurczę, także rozpędźmy tą maszynkę. Ten RP1 ze starych czasów w Niemczech, który tak właśnie dziwnie brzmiał, nawet to jest tutaj świetnie odwzorowane. Muszę przyznać, że Za każdym razem, kiedy oglądam jakieś filmiki kolejowe i widzę te stare lokomotywy, to zawsze się tak zastanawiam, czy w tych lokomotywach też jest taka dziwna trąbka zainstalowana? Nie to, co to jest w dzisiejszych czasach, tylko no właśnie takie właśnie popiskliwe trochę. A, za szybko jedziemy, zagapiłem się. Pamiętajmy, że tam wyjazd mieliśmy z prędkością 80 km na godzinę. Tutaj jak widać jeszcze, przepraszam, jeszcze ta 80 obowiązuje, więc nie mamy co się tutaj rozpędzać. Nie wiem dlaczego, ale uwielbiam jazdę tą lokomotywą właśnie przez to, że jest prowadzenie tej lokomotywy jest pewnego rodzaju wyzwaniem. Choćby dlatego, że ustawienie na kole nastawczym musi być bardzo dobrze dobrane do danej prędkości. Dziesiątka już widzę, że jest za dużo. Już się rozpędziliśmy do tych 80. I nawet jeżeli przekroczymy prędkość i ustawimy koło nastawcze na 0, to trochę trwa, zanim silnik zejdzie z obrotów i przekładnia praktycznie wytraci swoją moc i pociąg zacznie hamować. Dlatego prowadzenie tej lokomotywy jest naprawdę dość wyzywające. Akurat linia Hamburg-Lübeck jest w miarę płaską linią kolejową. Mamy tutaj wprawdzie lekki podjazd 0,5%, ale dla dwóch lokomotyw nie jest to żadne wyzwanie. Problemów miałem więcej na linii kolejowej Drezno-Riesa, gdzie prowadziłem skład towarowy z jedną lokomotywą i jechałem z Riesa do Drezna i muszę przyznać, że tak skład między 1500-1700 ton na jedną lokomotywę. Halo gra, co to za przycinka? Między 1500 a 1700 ton na jedną lokomotywę i tam jest taki podjazd, na który praktycznie nigdy nie zwracaliśmy uwagi. Przyznam, że ta lokomotywa już miała swoje problemy i było już większym wyzwaniem tam prowadzenie tej lokomotywy, choćby ze względu na fakt, że nagłe hamowanie na takim podjeździe byłoby naprawdę mało korzystne dla tej maszyny i moglibyśmy mieć problemy, żeby ruszyć. Chociaż ruszyli na pewno ze względu na to, że mamy ustawiony bieg wolny, czyli mamy więcej siły pociągowej kosztem prędkości, ale na pewno byśmy się nie rozpędzili do jakiejśkolwiek prędkości, takiej logicznej prędkości, która nie blokowałaby linii kolejowej. Piątka już jest za nisko, ustawmy siódemkę. Bad Oldesloe. Tam mamy się zatrzymać. Oj! Ajajajajajajaj. Nie dość, że postawiłem sobie kubek zaraz przed samą klawiaturą, to jeszcze go trąciłem i resztkę kawy poszło na klawiaturę. Ajajajajaj. Jaki z tego morał? Nie pić przy biurku. Ale dobra, nie o tym jest dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że klawiaturze nic się nie stało. Później ją przetestuję, czy aby na pewno nie doznała jakichś uszkodzeń. Ale może opowiem wam troszeczkę na temat tej lokomotywy. Otóż jest to lokomotywa Baureihe 218. Należy do lokomotyw z rodziny V160. Rodzina lokomotyw V160 to jest po prostu rodzina kilku serii tej lokomotywy. w zależności od tego, jakie posiadała ogrzewanie, w zależności od tego, jaki posiadała silnik, czy miała inną przekładnię hydrauliczną, była nawet lokomotywa z tej rodziny, która miała 6 osi. Także rodzina lokomotyw V160. My jedziemy standardową lokomotywą Baureihe 218, która była seryjnie produkowana w latach 1971-1979. Długość lokomotywy niespełna 16,5 metra. Masa w zależności od tego, jakie miała wyposażenie i jak była zbudowana, miała między 78 a 81 ton. Lokomotywa w zasadzie nie przekraczała 20 ton na oś. Chociaż powiem inaczej, przy wadze 81 ton, jak nawet na 4 podzielimy, to będzie 20 i 200 z hakiem ton. 20 ton, przecinek 2. W każdym bądź razie lokomotywa była przystosowana do tego, by jeździć praktycznie po wszystkich niezelektryfikowanych liniach kolejowych. Było właśnie zapotrzebowanie na taką lokomotywę. Taką lokomotywę stworzono. Bawiło się przy tej lokomotywie, przy budowaniu tej lokomotywy kilka producentów, kilka firm, a mianowicie Krupp, Henschel Krauss, Mafai, M.A.K. Każda z tych firm miała swoje zadanie. Jedna robiła na przykład ostoje, druga robiła karoserię, czy tam pudło, jak to się tam nazywa. Jeszcze inni zajmowali się napędem, czyli silnik, przekładnia i tak dalej. Kolejny to tam robił elektrykę, także kilka firm zebrało się razem ze sobą i zbudowało właśnie tą lokomotywę. Lokomotywa w zależności od wbudowanego silnika miała między 2500 koni mechanicznych a 2718. Właśnie ta lokomotywa, która miała 2718 koni, w przeliczeniu na 2000 kW to była ta lokomotywa sześcioosiowa, która praktycznie wyszła jedna na pewno, możliwe, że dwie zbudowano tej lokomotywy, ale w tym momencie zabijcie mnie, nie pamiętam oznaczenia tej lokomotywy. Możliwe, że to był... Nie będę tutaj zgadywał, bo nie chcę żadnych takich złych danych technicznych omawiać. Nie chcę was tutaj kłamać. Maksymalna ilość obrotów 1500 obrotów silnika, to jest właśnie tutaj ten pierwszy zegar. 1500 obrotów jest maksymalne, wszystko co jest powyżej nie jest już standardowe dla tej lokomotywy. Maksymalna prędkość w zależności od stopnia. Ta lokomotywa akurat na stopniu szybkim wyciągnie 140 km/h. Są wersje, które wyciągały 160, a na stopniu wolnym maksymalna prędkość 100 km/h. Można sobie to tutaj poczytać na tej tabliczce. Tutaj, no w tym momencie jest to tutaj trochę za bardzo rozmazane, żebym przeczytał co tam jeszcze stoi, a nie chcę znowu wstawać z fotela, żebym tutaj przypadkiem czegoś nie przegapił. Zapowiedź prędkości do 130 km/h. Żaden problem. 130 i tak nas nie dotyczy, 100 maksymalnie dla nas, chociaż 130, jak jest maksymalna na linii kolejowej, to może my będziemy mogli się ją troszeczkę bardziej rozpędzić. A tutaj mam jeszcze oznaczenie, znalazłem na mojej ściągawce, jakie silniki były budowane. Od tego miejsca można jechać 130 km na godzinę. Były dwa rodzaje silników. Jeden był V12, 12-cylindrowy właśnie silnik diesla i był jeszcze wmontowany tutaj do tych lokomotyw 16-cylindrowy silnik diesla. W zależności od wersji, w zależności od mocy, jaką potrzebowały te lokomotywy, właśnie były takie silniki budowane. Bardzo często się zdarzało, że te lokomotywy właśnie tak jak tutaj były podpinane w tandemie. Dwie lokomotywy były podpinane nie tylko do pociągów osobowych, ale do pociągów towarowych, chociaż widziałem już zdjęcia, gdzie nawet trzy lokomotywy były podpinane. W zależności od tego, ile mocy potrzeba było do ciągnięcia składu, tyle lokomotyw podpinano, chociaż uważam, że trzy lokomotywy na jeden skład to tak rentowność przejazdu to tak troszeczkę spadła, bo to trzy lokomotywy zużywają paliwo, no ale cóż mogę powiedzieć, kiedyś właśnie tak przewożono, kiedyś tak tworzono składy. Ważne było, żeby skład przejechał od punktu A do punktu B, a niekoniecznie, żeby był rentowny. No, 185 w kolorach MRCE, czarne kolory, 185, też bardzo fajna lokomotywa. Chociaż ta czarna 185 była dodana do Drezno-Riesa. Ta lokomotywa MRCE różniła się od standardowej lokomotywy, że była lokomotywą multisystemową. Można to zauważyć po tym, że na dachu ma 4 pantografy. W zależności od tego, po jakiej linii kolejowej, jakiego systemu używała, taki pantograf podnosiła. O, prędkość się zwiększyła, prędkość szlakowa się zwiększyła, ale nasza prędkość maksymalna raczej nie. Dalej tutaj turlamy się 80 km na godzinę. No dobra, nic nie szkodzi. Co ciekawe jeszcze, ta lokomotywa była bardzo często używana, bynajmniej w dzisiejszych czasach, kiedyś może niekoniecznie, ale w dzisiejszych czasach ta lokomotywa jest używana bardzo często jako lokomotywa ratunkowa. Chyba jest nawet scenariusz na taki temat, że tą właśnie lokomotywą ratujemy zepsuty pociąg regionalny na tej linii kolejowej. Jest to jak najbardziej rzeczywisty scenariusz. Ta lokomotywa była uznawana za jedną z lokomotyw ratunkowych. Ściągano tą lokomotywą nie tylko pociągi regionalne, ale również pociągi Intercity Express. Zapowiedź 90. My jedziemy trochę wolniej niż 90, więc PZB tutaj raczej nie włączy się na 1000 Hz. to jest właśnie ta taka zdradliwa pułapka, jest to 90 na takim jakby mostku i w zasadzie za tym mostkiem zaraz podnosi się ta prędkość do wyższej i bardzo często można było właśnie tutaj złapać nagłe hamowanie ze względu na to, że jak ktoś przegapił tą 90, no to ją... Tu jest 90 i tutaj jest zaraz 110. Ten mostek tutaj jest naprawdę taki zdradliwy. Oj, było tutaj nagłych hamowań, szczególnie 101, jak tutaj jechałem pociągiem Intercity i tam darłem 130. Poza tym lokomotywa ta była jeszcze stosowana do, jakby to przetłumaczyć, składy takie nazywały się w Niemczech Autozüge. Są to pociągi, które były złożone z wagonów przewożących samochody i ludzie wjeżdżali samochodami na te pociągi i siedzieli w tych samochodach. Jechałeś pociągiem, ale jechałeś we własnym samochodzie. To było naprawdę wynalazek lat 80. 90. Jakoś tak w tym rejonie właśnie po Niemczech jeździły, kurde, pociąg z samochodami, pociąg samochodowy, kurczę, nie wiem jak to przetłumaczyć, ale właśnie takie dziwne składy też jeździły po Niemczech. Wjeżdżałeś normalnie na wagon samochodowy swoim własnym, prywatnym pojazdem, siedziałeś w tym samochodzie i jechałeś sobie pociągiem. Oglądałem nawet specjalny filmik na ten temat i muszę przyznać, że nieźle to wyglądało. Był jeszcze jeden rodzaj pociągów samochodowych, też takie właśnie Autozüge, ale na długie przejazdy, na przykład Hamburg, nie wiem, Wiedeń, gdzie również wjeżdżało się samochodem na wagony, ale już na takich dłuższych przejazdach ludzie siedzieli w wagonach normalnie. Wagony sypialniane były wagony z przedziałami. Tam właśnie można było się zrelaksować podczas długiej wyprawy na urlop do sąsiedniego państwa, zabierając ze sobą samochód. Byłem przed chwilą troszeczkę zirytowany, ponieważ wcisnąłem klawisz i działał w inną stronę niż chciałem. No, mam do czyszczenia całą klawiaturę. Super! To już jest nie pierwszy raz, kiedy ja przy biurku coś na klawiaturę wylewam. Ojejejejej. Jak nie masz problemów, to sobie na pewno jakieś stworzysz. Tak to już bywa. Muszę przyznać, że ta lokomotywa ma bardzo dobrą przyczepność do szyn. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym tą lokomotywą wpadł w poślizg kół. Nawet w taką pogodę jak teraz nie zdarzyło mi się, żebym widział, że koła się ślizgają. I przy okazji chciałem zawsze przetestować tą kontrolkę tutaj, takiego ślimaka, co tutaj jest pokazany. Jest to właśnie kontrolka od poślizgu kół. Jak dotąd jeszcze mi się nie udało przetestować tej kontrolki, ale to jest właśnie tym spowodowane, że po prostu lokomotywa się nie ślizga, albo ma zaprogramowane bardzo duże zabezpieczenie przed poślizgiem kół, albo po prostu w rzeczywistości ta lokomotywa była odporna właśnie na poślizg. O, ile tutaj jest osób! Czekają na pociąg osobowy. Prawdopodobnie na ten, który tam mijaliśmy po drodze. I 80 km na postu i znowu będziemy ściągani na bok. Muszę przyznać, że złe warunki pogodowe na starych mapach wyglądają o wiele gorzej. Widoczność do przodu jest naprawdę mała. Na nowych mapach to trochę inaczej wygląda, z tą wolumetryczną mgłą. Na starych mapach nie ma tej wolumetrycznej mgły, chociaż zauważyłem w komentarzach, że kilka osób było rozczarowanych, między innymi ja. Szczerze myśleliśmy, że wsadzając lokomotywę na dedykowaną linię kolejową, jaką jest Hamburg-Lübeck, że ta linia kolejowa dostanie również update graficzny, który podnosi grafikę na standard Train Sim World 4. Tak się niestety nie stało, co mnie troszeczkę rozczarowało, bo naprawdę myślałem, że zrobią update na tej linii kolejowej, że będą linie kolejowe krok po kroku troszeczkę ulepszać, upiększać, no, lepszą grafiką. Tak się nie stało, no trudno się mówi. Mogli zrobić, bo była naprawdę dobra okazja na to, żeby jedną z linii kolejowych po prostu poprawić, tak jak to zrobili z linią kolejową Drezno-Riesa. Wypatruję tutaj tarcz ostrzegawczych zapowiadających zmianę prędkości. Za 3 km mamy... O właśnie, tutaj. Za 3 km mamy zjazd na tor boczny i tutaj mamy tarczę ostrzegawczą świecącą się zielonym i pomarańczowym światłem. Musimy zwolnić do prędkości 40 km na godzinę, nie zaciągając tak mocno hamulca, bo nie zdąży hamulec wyluzować. Od następnego semafora 40 km na godzinę. Które musimy utrzymać. Ja tak sobie teraz pomyślałem, że pogoda tutaj w scenariuszu odpowiada pogodzie, która aktualnie panuje w Niemczech. Deszcz tutaj w moich rejonach pada nieprzerywalnie od co najmniej 2 miesięcy. Poza jednym tygodniem, gdzie było po 30 stopni. Od tego miejsca wolno nam jechać 60, kolejny semafor jest na stój. Takie było ustawienie semafora, które minęliśmy. Właśnie poza jednym miesiącem, gdzie, nie miesiącem, tylko jednym tygodniem, gdzie było po 30 stopni i było trochę słońca, non-stop tutaj pada deszcz. Taka pogoda, jak tutaj jest w grze w tym momencie, taką mamy cały czas za oknem. Normalnie aż nie chce się rano wychodzić do pracy, widząc, że znowu trzeba zabrać kurtkę deszczową, parasol, czapkę z daszkiem. No, katastrofa. Powtarzacz tarczy ostrzegawczej. Chociaż nie, to nie jest powtarzacz, tylko to jest faktycznie tarcza ostrzegawcza. Stał znak tarczy ostrzegawczej przy ziemi. Ile ta lokomotywa jest cichsza z pociągiem towarowym. Niesamowite. Jaka jest różnica w głośności prowadząc pociąg towarowy, a tak jak ostatnio prowadziliśmy pociąg osobowy. Chwila koncentracji. Chcę się za 400 metrów zatrzymać przed semaforem, a niekoniecznie chcę go minąć. Tutaj w tych scenariuszach w Train Sim World 4 jest właśnie tak głupio zrobione, że trzeba się przed samym semaforem w tym właśnie punkcie zatrzymać, co czasami zwiększa ryzyko przelotu, że tak powiem, przez semafor. Stukot kół. Od razu widać, że są szyny tutaj łączone, a nie spawane. No, dociągnij. No dobra. I stoimy. Czekaj do 5 minuty. Zaczekaj do 5 minuty. No dobra. Tłumaczenie polskiego to tutaj też nie jest takie rewelacyjne. Coś nas będzie mijać. Zaraz zobaczymy, co to jest. Zejdziemy na taki poziom, na taki pułap. Jest to lokomotywa Baureihe 112 z pociągiem regionalnym. O, zatrzyma się tutaj koło nas. Zatrzyma się. Cacy. Też wynalazek starych czasów niemieckich. Baureihe 112 była jedną z pierwszych takich lokomotyw, które bardzo dobrze sprawdzały się jako pociągi, jako lokomotywy dla pociągów regionalnych. Zapowiedź, żeby uważać na krawędź peronu. Co my tu jeszcze mamy? Tu jest fajne malowanie. Jest to malowanie zaciągnięte z Creator Cluba. Żółte lokomotywy w Niemczech są lokomotywami należące do firm budowlanych, które zajmują się wszystkim dookoła torowiska. Tu jest nawet napisane Netzinstandshandlung. Instandhaltung, że kontrolowanie i naprawianie linii kolejowych. Normalnie tu powinna stać czerwona lokomotywa, a nie żółta, ale jak widać scenariusz wziął, zainstalował, zaciągnął sobie malowanie z Creator Cluba. Ale przyznam, że bardzo fajnie wygląda, szczególnie podczas deszczu, jak malowanie tej lokomotywy się zmieniło. Za taką lokomotywą najczęściej są jakieś wagony z podsypką albo wagony, które kable mają na sobie. Wszelakiego rodzaju wagony, które potrzebne są do linii kolejowych. I tutaj mamy młyn Rottenfabrik Mel, czyli produkcja mąki. Też bardzo fajnie zrobione. Ogólnie linia kolejowa jest bardzo fajna. Pytaliście mnie, czy opłaca się ją kupić. Jest to jedna ze średnich linii kolejowych. Fajnie się po niej jeździ, ale jak już raz napisałem w komentarzu, z fotela nie podrywa. Standardowy rozkład jazdy tutaj dla pociągów towarowych jest w miarę skomplikowany, to znaczy skomplikowany, jest trochę głupio zrobiony, ponieważ jadąc właśnie po tym samym odcinku, tak jak my teraz jedziemy, mamy najczęściej w pewnym miejscu, nie pamiętam na jakiej stacji, postój, pociągiem towarowym mamy postój, który trwa około 15 minut. Ja rozumiem, że mijanki są fajne, że praktycznie pociągiem towarowym musimy zjechać na tor boczny, by przepuścić pociąg osobowy, ale 15 minut grania czy tam stania na boku nie robi takiej furory. Moim zdaniem ta linia kolejowa w ocenie od 1 do 10 dostałaby 6 do 7. Przeciętna linia kolejowa, po której można fajnie się pobawić przejazdami osobowymi. Przejazdy towarowe z Lübeck do Hamburga idą fajnie, ale znowu z Hamburga do Lübeck mamy po drodze postoje 15-minutowe, co nie jest fajne, bynajmniej dla mnie. Nie stoimy już 5 minut, a właśnie. Okej. Otwórzmy okno, zobaczmy, co my tu mamy. Wyjazd podany, górne światło zielone, dolne światło pomarańczowe, maksymalna prędkość 40 do 60 km na godzinę. Wyjdę z założenia, że to będzie 40, mimo to, że tu pokazuje 60, ale w zależności od ustawienia i od rozkładu jazdy 40 na godzinę. Czekamy, aż hamulec wyluzuje, obserwuję cały czas ten manometr. Strzałka opadnie na 0, będę mógł zadać moc i rozpędzić naszą maszynę. Drugi stopień rozruchowy. Poczekamy, aż maszyna zacznie się toczyć. Okej, dycha. Na 10. pozycji możemy się tak rozpędzić do 20 km na godzinę, od 20 km na godzinę możemy wrzucić maksymalną pozycję na kole nastawczym. Dokładnie jest to opisane tutaj, na tej tabliczce, prędkość 0, maksymalnie 12-13, prędkość 10-13, prędkość 15-14 i prędkość 20. I prędkość 20, maksymalna 15 pozycja. Jak zwykle zacząłem wam coś opowiadać i zapomniałem o restrykcyjnym monitoringu PZB. Nie szkodzi, pokażę jak się uwalniamy. Uwalniamy się z 3 guzikami PZB środkowym. Z nagłego hamowania musimy teraz poczekać, aż pociąg wyluzuje, co trochę potrwa przy ustawieniach G. Czyli jak zawsze, ja zamiast koncentrować się na jeździe, to opowiadam wam, jak co gdzie wygląda, jak co gdzie pisze, jak co gdzie się robi. No, ale coś wam pokażę. Będzie słychać? O właśnie, kompresorek się włączył. W tej lokomotywie nawet takie szczegóły są jak dźwięk kompresora. Nie jest taki spektakularny jak na przykład w ET22, gdzie kompresor w polskich lokomotywach ma naprawdę bardzo charakterystyczny dźwięk, ale mimo to uważam za takie szczegóły za naprawdę bardzo uprzyjemniające jazdę, że praktycznie nie zapomniano przy produkcji tej lokomotywy, nie zapomniano o niczym. Nawet takie drobiazgi właśnie jak dźwięk sprężarki, dźwięk silnika. O, i zgasł. Oczywiście kompresor, a nie silnik. Jeszcze nie wyluzował hamulec. Ustawienia G są naprawdę... Ojejku. Przy testowaniu tej lokomotywy pamiętam bardzo dobrze, jak jechałem pierwszy raz, nie myśląc o ustawieniach hamulca i sobie tak pomyślałem, uff, wyhamować pociąg na 300 metrach z prędkości 60 do zera, pociąg towarowy, to już jest bardzo ostry hamulec. Ale nie pomyślałem, że wtedy miałem podpięte hamulce w pozycji R, czyli rapid, do szybkich pociągów osobowych. I wtedy nic dziwnego, że możesz wyhamować pociągiem towarowym o dużej wadze na bardzo krótkim odcinku. Dopiero potem przypomniałem sobie, zobaczmy jakie są ustawienia hamulca. Jak właśnie pierwszy raz jechałem w pozycji G, to już te hamulce nie były takie naprawdę ostre. Także tutaj ustawienia hamulca również są bardzo fajnie odwzorowane. W zasadzie ja z tamtej restrykcji hamulca, z restrykcji, co dostaliśmy nagłe hamowanie, mogłem się kurczę uwolnić, nie dostałbym tego nagłego hamowania. No ale trudno. Jak już znacie moje filmiki, odcinek bez nagłego hamowania jest odcinkiem straconym. W każdym odcinku mi się musi zdarzyć nagłe hamowanie. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Mogłem wam chociaż pokazać, którym guzikiem PZB można się uwolnić z nagłego hamowania i można po prostu jechać dalej. O! Zębatka się zaświeciła. Przekładnia sobie zmieniła bieg. I jak widzicie, jeszcze jedna różnica. Mamy ustawiony hamulec na pozycję G, a nie pozycję R. Jakbyśmy mieli ustawiony hamulec na pozycję R, zaświeciłaby się ta biała kontrolka tutaj. Jest to Höhe-Abbremsung. Jest to kontrolka, która mówi nam, że hamulce będą wzmocnione. W tym momencie mamy ustawiony pozycję towarową na hamulcu i ta kontrolka się nie zapala, czyli te hamulce nie są już tak wzmocnione jak podczas przejazdów osobowych. Ostatnio były te dwie kontrolki zapalone podczas jazdy. To jest ogrzewanie pociągu, kontrolka poniżej jest wzmocnienie hamulca. Ani jedno, ani drugie nas tym razem nie obowiązuje. Co właśnie wywodzi się z tego, że mamy skonfigurowaną maszynę do typowego przejazdu towarowego. Jak widać, do przodu nie widać nic. Muszę wam przyznać jeszcze jedną rzecz, a mianowicie, od kiedy mam tą lokomotywę, o wiele częściej jeżdżę po tych starych liniach kolejowych, tych naprawdę jeszcze z czasów Train Sim World 1 i 2. Już jechałem linię kolejową Spessart-Rampe, już jechałem linię kolejową Ruhrsig Nord, jechałem Köln-Koblenz, nawet ostatnio jechaliśmy, chociaż Köln-Koblenz jest Train Sim World 3, ale też można powiedzieć, że to jest linia kolejowa, która już jest jakiś czas w tej grze, nie? Także od kiedy mam tą lokomotywę, naprawdę... Vektron w austriackich malowaniach UBB. Proszę, proszę. Na pewno odebrał samochody sportu w Lübeck. Halo, hamulec, co to? I samochody pojadą aż do Austrii. Zawsze mnie fascynuje fakt, jak scenariusz dobiera sobie kolory z Creator Club, gdzie praktycznie normalnie w tym scenariuszu nie powinny być jakieś nietypowe lokomotywy, a jednak gra sobie zawsze jakieś malowania z Creator Club dociągnie. Najlepszy przykład był właśnie Taurus z Kolei Mazowieckich, który normalnie tutaj nie powinien występować. Ale okej, pojawił się, będzie było ciekawie. Teraz minął nas Vektron w austriackich malowaniach ÜBB, czyli Österreichische Bundesbahn. A my pociskamy sobie tutaj starą 218 w tandemie z pociągiem towarowym. Zastanawiam się, jakie wy mieliście jeszcze przygody właśnie z tą lokomotywą. Mieliście jakieś problemy z podjazdem? Mieliście jakieś nietypowe przypadki? Poza zepsutą wycieraczką, którą ostatnio ja miałem, że po prostu wycieraczka nagle przestała działać. Muszę przyznać, że na pewno byłoby ciekawe wypróbować tą lokomotywę na linii kolejowej Drezno-Chemnitz, gdzie jest właśnie ta Taranter Rampe, czyli ten taki bardzo stromy podjazd w okolicach dworca Tarant. Tam jest 2,5–2,6%, czy tam 26 promili podjazd. Na pewno byłoby ciekawe zobaczyć, czy ta lokomotywa tam sobie poradzi. Z tego co pamiętam, w niektórych warunkach atmosferycznych to tam nawet sobie nie radziła elektryczna lokomotywa. Ciężko było tam podjechać 187 choćby. Ciekawe, czy ta lokomotywa by sobie poradziła. Także napiszcie mi w komentarzach, jakie macie wrażenia tej lokomotywy. Lokomotywa wam się podoba, czy jednak macie z tym jakieś problemy? Jeżeli macie jakieś problemy z lokomotywą albo z linią kolejową, napiszcie jakie, postaram się wam pomóc. Jeżeli będę wiedział, to z głowy wam napiszę, jeżeli nie będę wiedział problemu, to na pewno poszukam tutaj w niemieckiej społeczności rozwiązania na ten temat. Także sekcja komentarzy stoi dla was otworem, możecie się wyszaleć ile tylko wejdzie. Poza tym uwielbiam odpowiadać na wasze komentarze. Bardzo dużo rzeczy od was się dowiaduję, jak to kiedyś było, jakie to jest właśnie porównanie między Niemcami a Polską. Dawaj, 15 pozycja, rozpędźmy tą maszynę. Wow, ile razy jechałem właśnie w takiej perspektywie. Praktycznie moje pierwsze przejazdy w grze Train Sim World 1 właśnie jeździłem tylko i wyłącznie w takiej perspektywie. Tutaj akurat mamy lokomotywę spalinową. Czyli praktycznie nie ma tutaj pantografu, ale bardzo lubiałem patrzeć, jak pantograf pracuje razem z linią trakcyjną. Gdzie nigdy bym nie powiedział, że pantograf na przykład podnosi się albo opada, w zależności od tego, jak nisko jest linia trakcyjna. Zawsze myślałem, że linia trakcyjna jest na jednej wysokości i pantograf tylko na jednej wysokości operuje. A tutaj z gry dowiedziałem się, że tak jednak nie jest. Ta lokomotywa nawet z zewnątrz jest o wiele cichsza niż z pociągiem osobowym. Widać, że stara linia kolejowa, bo przycięcia są o wiele częstsze i o wiele dłuższe. Jednak te nowe linie kolejowe są troszeczkę lepiej zoptymalizowane. Oczywiście są przycięcia, ale nie są tak odczuwalne jak na starych liniach kolejowych. Na starych liniach kolejowych jednak te przycięcia są bardziej takie agresywne. Zatrzyma się gra, poczekasz kilka sekund, ta gra jedzie dalej, puszcza ten lag. To muszę przyznać, że w Train Sim World 4 na tych nowych liniach kolejowych faktycznie poprawiło się z tymi lagami. Gra jest faktycznie trochę lepiej zoptymalizowana i o wiele lepiej sobie właśnie z tymi mikrolagami radzi. Tutaj mamy zjazd, w zasadzie mógłbym tutaj tym elektrodynamicznym, hydrauliczno-dynamicznym, bo tu nie ma elektrodynamicznego, tutaj hydrauliczno-dynamiczny, mogę w zasadzie tutaj samym dynamicznym podhamować. 4 mogłoby być trochę za dużo, ustawmy 2, zobaczmy czy pociąg będzie dalej tak hamował mocno. Dobra. A tutaj ten spadek linii kolejowej troszeczkę zmalał. Ojajajajaj, prawie dojechaliśmy. Z doświadczenia powiedziałbym, że ta lokomotywa w pociągach towarowych moim zdaniem lepiej się sprawdza niż w pociągach osobowych, ale jest to kwestia gustu. Ja osobiście lubię pociągi towarowe niż pociągi osobowe. Ale znowu przy pociągach towarowych, jeżeli mamy ciężkie składy i mamy tylko jedną lokomotywę, jazda tą lokomotywą naprawdę jest pewnego rodzaju wyzwaniem, gdzie musimy bardzo uważać na to, żeby nie dostać nagłego hamowania, żeby za mocno nie przyhamować, żeby w porę wyluzować hamulec. Po prostu więcej zabawy jest z prowadzeniem pociągu towarowego. 5,5 km do stacji Lübeck HGBF, jest to skrót od Hauptgüterbahnhof, czyli dworzec, główny dworzec towarowy, można to tak przetłumaczyć. Halo? Nie rozpędzajmy się tak szybko. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że ten scenariusz będzie aż tak długi. Jakoś mam w pamięci, że był o wiele krótszy. No ale cóż, mamy bardzo przyjemny przejazd w trudnych warunkach. 2 mijanki. Z czego nie były one długie, tak długie jak normalnie standardowe mijanki na tej linii kolejowej. Och, te 15 minut postoju tutaj pociągiem towarowym to jest naprawdę przerypane. Możesz się zatrzymać i iść do kuchni sobie na przykład, nie wiem, zrobić kolację i jak wrócisz, to jeszcze stoisz. Katastrofa. Trochę źle to rozwiązali tutaj na tej linii kolejowej. No ale cóż, nic nie poradzimy na to. Możemy się jedynie dostosować do tego, co mamy. Scenariusz jest naprawdę bardzo fajnie zrobiony, bardzo interesująco. Dużo pociągów KI nas mija. Dużo pociągów KI było na bocznych torach poustawiane. Także jakość scenariuszy, które tutaj do Train Sim World 4 są dostarczane, też się poprawiła. Widać, że twórcy gry naprawdę się już wyćwiczyli w tym, żeby robić dobre scenariusze. Chociaż zastanawiałem się, czy sam nie zobaczyć tego prawdziwego edytora do tej gry, który właśnie jest edytorem Unreal Engine, żeby właśnie z tego edytora nie skorzystać, chociaż oglądałem kilka tutoriali do niego i żeby ten prawdziwy edytor do tej gry opanować, to trzeba mieć jakiekolwiek praktycznie podstawy programowania, ponieważ prawdziwy edytor jest naprawdę niesamowicie skomplikowany. Tarcza ostrzegawcza mrugała, co oznacza, że było obniżenie prędkości do 40, które było wyświetlone pod spodem. Mrugające zielone światło i pod spodem liczba to jest zmniejszenie prędkości właśnie do 40, do prędkości, która tam była wyświetlona. Moim grubym paluchem zahaczyłem o drugi hamulec. Do 40, już mamy poniżej 40. Tutaj jest powtarzacz tej 40. Powtarzacz mogę tutaj w tym momencie poznać, że nie ma pod spodem znaku tarczy ostrzegawczej. Normalnie powtarzacze na niemieckich liniach kolejowych również powtarza się w PZB. Chociaż w grze to jest na tyle ułatwione, że nie ma na powtarzaczach magnesów. Od tego miejsca, od tego semafora 40 km na godzinę. Prędkość u góry się jeszcze nie zmieniła, ta prędkość tutaj zawsze się zmienia jak dojedziemy do rozjazdu. Jest to, wynika to z gry. Normalnie w Train Simulator Classic ta 40 faktycznie by już obowiązywała od semafora. A tutaj prędkości się głupio zmieniają dopiero przy rozjazdach. Co trochę przeszkadza w nauce rozpoznawania prędkości w Train Sim World 4. I to też mamy tutaj niespójność, ponieważ semafor wyświetlał 40 km na godzinę, a u góry, jak widzicie, mamy 60. Czyli tutaj mamy również małą niespójność, jeżeli chodzi o prędkości wyświetlane przez semafory i prędkości wyświetlane przez tutaj podpowiedzi. Tarcza ostrzegawcza świecąca się na pomarańczowo mówi, że kolejny semafor jest na stój. Trzeba to potwierdzić w PZB, inaczej będziemy mieli tutaj hamowanie. Ale nas kurde ściągają w głąb bocznicy. No, no. Po lewej stronie kolejny Taurus, podpięty już. Pod prądem firmy MRCE, gotowy do wyjazdu. Ja już tu zacznę hamować. To już jest ok, poniżej 25 km na godzinę jest już super. Nawet jeżeli się aktywuje magnes 500 Hz, to przy prędkości 25 km na godzinę nie dostaniemy nagłego hamowania. My tutaj dojeżdżamy pomału do naszego punktu docelowego i tym samym będziemy kończyć nasz scenariusz. Scenariusz jest naprawdę bardzo fajny. Ci, co mają 218, polecam, żeby się samemu w tym scenariuszu pobawić. Przed nami powtarzacz czerwonego semafora. Nie dość, że jest biała kontrolka na semaforze, to jeszcze nie ma pod spodem tablicy tarczy ostrzegawczej, znaku tarczy ostrzegawczej, jest to powtarzacz. Okej, punkt zatrzymania już widzę. Po lewej stronie stoi Vektron Intercity podpięty do pociągu towarowego. Okej. Uwielbiam te takie ciekawe sytuacje, te malowania tutaj. O, trochę za daleko. No, teraz mogę. Dobra. Zatrzymujemy się i zobaczymy, jak nam poszło, chyba że musimy jeszcze lokomotywę tutaj... Dobra robota. Zapraszamy do następnego zadania. No my już następnego zadania nie będziemy jechać. Chyba to będzie koniec dla nas. Poczekamy jeszcze chwilę. Tak jest, koniec. Okej, dostaliśmy srebro, a to tylko dlatego, że nie dość, że przekroczyłem prędkość kilkukrotnie, to jeszcze nie wiem dlaczego, ale ta lokomotywa nie dostaje dodatkowych punktów za używanie systemów bezpieczeństwa. Obojętnie ile bym jeździł tą lokomotywą, obojętnie ile bym tą lokomotywą konfigurował, ustawiał i tak dalej, nigdy nie dostanę tutaj punktów za włączone systemy bezpieczeństwa. Do tego dostaliśmy 0 punktów za brak wycieraczek w deszczu, co też nie jest prawdą. No ale nic nie szkodzi. Uff, przejechaliśmy 61 km, zajęło nam to około... godzinę 16 minut. Tym samym dojechaliśmy do naszego celu. Ja się z wami pomału żegnam. Dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękuję serdecznie za wspólnie spędzony czas. Jeżeli filmik wam się spodobał, jeżeli bawiliście się tak samo dobrze jak i ja, zostawcie lajka i zasubskrybujcie kanał, by nie przegapić innych odcinków z serii Zagrajmy w Train Sim World 4. Ja wam życzę miłego dnia. Bawcie się dobrze, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!